Uczestniczymy w pokornej modlitwie, ażeby przynieść nasze czyste serca temu, który przychodzi po to, ażeby zbawić każdego człowieka. W czasie nabożeństwa dokonamy poświęcenia 5 chlebów, zwanych prosforami. Są to typowe chleby liturgiczne naszego Kościoła, które zostaną rozdrobnione i wierni będą mogli zabrać do swoich domów, ażeby od spożycia tych cząstek rozpocząć wieczerzę wigilijną. W czasie tego poświęcenia dokonujemy również poświęcenia pszenicy, wina i oleju. Winem zostaną skropione te cząsteczki chleba, natomiast olejem zostają namaszczeni wierni uczestniczący w dzisiejszym nabożeństwie. Na wieczerzy wigilijnej królują w zasadzie te same potrawy, ale również charakterystyczna potrawa, która nazywa się kutią. Jest to rozgotowane ziarno pszeniczne z dodatkiem bakalii, miodu.